Niezależnie od tego, czy masz na swoim polu ten gatunek, czy ten, czy ten, czy ten. Czy masz kłosy takie duże, czy masz kłosy mniejsze. Niezależnie od tego, w najbliższą niedzielę będzie materiał dla Ciebie. Dla każdego rolnika w Polsce, który ma po prostu zboże. Zboże z punktu widzenia, uwaga, plonu i na sprzedaż, i dla siebie na pasze. Dlaczego? Dlatego, że to będzie materiał dotyczący, uwaga, wskazówek, w jaki sposób możemy zabezpieczyć spadek jakości ziarna. Finalnie też częściowo ograniczyć kiełkowanie, gdyby nagle ta pogoda zamieniła się na deszczową, na mglistą. I tutaj bardzo ważna informacja. To nie jest kolejny materiał o sklejaniu. To jest materiał o zabezpieczaniu. I jest to inaczej do przeanalizowania i do zrozumienia niż w przypadku, uwaga, sklejania, zwykłego, prostego sklejania rzepaków. Każdy rolnik w Polsce, który kiedykolwiek miał problem ze zbiorem, wie doskonale, że dzisiaj z wielu rzeczy możemy się śmiać. Ale w momencie, w którym przyjdzie niepogoda i nagle zacznie się codziennie po litrze deszczu, opadów, codziennie przyjdzie mglisty poranek, codziennie będzie problem, bo na przykład usługodawca na nie przyjedzie i wydłuży nam się dojrzałość na polu, wtedy już nie jest tak wesoło. Ten materiał specjalnie stworzyłem na Waszą prośbę, aby pokazać Wam, jak się przygotować do sytuacji, w której ta nasza, ta czy tamta, czy inna plantacja zbóż, dzisiaj ładnie wyglądająca, zaczyna nam spadać z jakości, zaczyna nam czernieć i finalnie kiełkować. Proszę, weźcie sobie do serca, że każdy rolnik w Polsce, który ma zboże, niezależnie hektar, 5, 100 czy 10, to nie ma żadnego znaczenia. Każdy, kto sprzedaje zboże na jakość, każdy, kto spasa własne zboże, niezależnie od gatunku, które będzie jadło to zboże, każdy powinien to wiedzieć, ponieważ jest to sposób na interwencję i na pewne rzeczy, które możemy zaplanować, a nie, uwaga, myśleć o tym, gdy to się już wydarzy. Stojąc na polu, co możecie zrobić? Wy, czy rano, czy wieczorem, możecie przede wszystkim zrobić sobie, uwaga, plan nawozowy już pod nowe zasiewy. I mówię bardzo serio. To znaczy, możecie już planować naprawdę na polu, naprawdę będąc w aucie, będąc w ciągniku, jakie nawozy kupić pod rzepak, jakie nawozy kupić pod jęczmień o zimy, bo przecież przed nami ten czas. I mówię tutaj zarówno o nawozach wieloskładnikowych, ale też oddzielnie fosforowych, potasowych, uwaga, wapniowych, a także niestety azotowych. Chociaż o tych jeszcze nie dzisiaj. Przypomnę, że asystent NPK jest funkcją aplikacji Hektar Farmer. Przypomnę, że jest ona symbolicznie płatna, bo to jest kilkanaście złotych na miesiąc, ale z prostego powodu. Ta opłata, która tam jest, ona jest tylko i wyłącznie dlatego, żebyście po prostu zwyczajnie mieli świadomość, iż dzięki temu macie gwarancję, że to nie ma ukrytego, tajemniczego sponsora, który chce, żebyście akurat to, co w asystencie Wam wyjdzie, kupili. Ktoś kiedyś powiedział, panie Czarku, zdarzają się i są aplikacje darmowe do nawozów. Oczywiście, ja je przejrzałem. I tam prawie za każdym razem są albo bardzo wąskie grupy produktów, czyli nawozów, i najczęściej są to aplikacje sponsorowane przez producentów nawozów, bo prawda jest taka, że w świecie, gdy aplikacje kosztują setki tysięcy złotych, nikt Wam ich za darmo po prostu nie da. Albo jest ukryta reklama podprogowa i progowa, oficjalna, nieoficjalna, albo ktoś to sponsoruje, żebyście i tak finalnie kupili. Tutaj macie pewność, że ta, mówię, symboliczna opłata, ona daje Wam gwarancję, że właśnie to Wy utrzymujecie to narzędzie. I to jest bardzo istotne, żebyśmy to wszyscy zrozumieli, bo rozumiem, że niektórym jest to na rękę. Nagle się okazuje, że niektórzy mówią, kurde, spadła mi sprzedaż, no bo okazuje się, że dany produkt źle widnieje w obliczeniach, no ale sorry. Po to właśnie ja Wam pomagam, po to Wam doradzam, żebyście korzystali i więcej trochę na tym zarabiali, albo uwaga, przynajmniej tak dużo nie tracili. Więc teraz po kolei. Prosty temat. Jeżeli ja będę chciał zrobić plan nawozowy już teraz, co dać na jesieni pod rzepak, biorę sobie asystenta i uwaga, wybieram sobie jakieś pole, zakładam sobie pole, wchodzę sobie w to wszystko, ustalam sobie klasy gleby i całą tą resztę. Zobaczcie, tu już sobie wpisałem nawet z liczby, bo mogę wpisać, klikając w to pole, mogę wpisać, jakie mam pH pole. Mogę też w ten sam sposób dokładnie uzupełnić fosfor, potas i całą resztę składników. Ale idźmy dalej. Zakładam, że w tym momencie rośnie na moim polu jęczmień, uwaga, jęczmień o zimy. I zakładam, więc sobie przestawiam, mam sobie jęczmień o zimy. Zakładam, że, bo muszę założyć, bo nic innego nie wymyślę, że będę miał z hektara 8 ton. I zakładam, że słomę zostawię na polu. Zaznaczyłem. Przechodzę dalej.
No i teraz marzy mi się w systemie, dajmy na to płużnym, ale może nie, może przestawmy, w systemie pasowym, gdzie daję NPK w łapę, marzy mi się rzepak. Wybieram sobie rzepak, no i za daleko przeleciałem. I teraz tak, w standardzie, czyli taki typowy rzepak, i chciałbym mieć tego rzepaku, moim marzeniem jest mieć 5 noc hektara. Dosłownie. I teraz, co w tym przypadku ja mogę zrobić? Robię brak nawożenia organicznego, bo nie mam obornika, nie mam gnojowicy. Klikam dalej. I teraz, co ja widzę? Widzę ilość składników, które ja muszę dostarczyć. Widzę potas, który mi wszedł ze słomą, trochę fosforu. I teraz zobaczcie, co jest najważniejsze. W tym momencie ja mogę zobaczyć już, jakie wapno mogę kupić, powinienem kupić, ale też jakie NPK-i. To ja sobie na przykład zakładam, że dam sobie, zaznaczam, wybiorę produkt przez przypadek. Ultra może nie, coś oczywistego bym wziął. Nie. O, dobra. Ja wezmę polifoskę krzem, ale wy możecie brać każdy inny nawóz. I teraz patrzcie. Jeżeli ja mam pieniędzy na to, żeby dać tego nawozu 300 kg na hektar, to ja wiem, że będę jeszcze musiał dołożyć w przyszłości fosforu i potasu. I tak to właśnie działa. Jeżeli ja mam więcej grosza i dałbym tego nawozu na pole, uwaga, chociaż te niestety 500 kilo, bo mam kwaśną ziemię, bo mam słabą zasobność, bo nie mam nawozów organicznych, to ja już wiem, że muszę wydać kupę kasy, żeby mieć te 5 ton z hektara. Ale robiąc, powiecie, dawka chora. Zgadzam się z wami, że chora, ale tak właśnie wychodzi z bilansowaniem w rzepaku. 5 ton z hektara samo nie urośnie. Dlatego to jest takie ważne. I teraz zobaczcie, mam już dwa składniki uzupełnione, mam. To jest taki prosty przykład, jak możemy to zrobić. Ale w sytuacji, gdy ja powiem, że chciałbym mieć, uwaga, mniej, bo chciałbym 4 tony z hektara. Co się dzieje? Ano dzieje się, bo ja w tym momencie, jak to przemielę, okażę się, że zobaczcie, dawkowanie mam już zbyt duże, więc ja mogę zejść na 400 parę kilo nawozów. To jest właśnie po to zrobione i dla was. I moim marzeniem wielkim jest to, żeby każdy rolnik w Polsce tego używał. A dlaczego? Bo wtedy przestaniemy być oszukiwani na prawo i lewo. Opcja typu, wie pan, ja mam taki nawóz, on ma, no wiem, skład na worku napisany, ale w sumie to on jest taki turbo i mega i przyswajalności, że jak pan go dasz połowę mniej niż konkurencyjnych, to będzie ten sam plon. Guzik, prawda. I to właśnie narzędzie ode mnie po to jest wam dane, żebyście się nie dali wkręcać w takie dziadostwo. I koniec tematu. W jaki sposób możemy teraz sprawdzić wapno? Załóżmy, że nie interesuje nas rzepak, ale mamy pH, tak jak tam zaznaczyłem. Ja teraz sobie przewinę, wejdę sobie dalej, wejdę sobie w nawozy wapniowe i wskakuję tutaj. I teraz wybieram sobie kredę, bo obejrzałem wykład o wapnowaniu, jeden, drugi, trzeci, albo po prostu wiem, że kreda działa szybko. Przypomnę, kredy są ułożone w kolejności od tych najmocniejszych do najsłabszych. Wybieram sobie jakąś tam kredę. Nie ma to w ogóle znaczenia. Jaką? I teraz patrzcie. Przy 4 tonach na hektar z hakiem tego nawozu ja jeszcze mam trochę dodania. Dlaczego w ten sposób? Ano dlatego, że niestety jak mam ziemię, która ma 5 pH, to tak wychodzi. Mogę to podzielić sobie na dwie dawki na 2 lata? Mogę. Ale do czego zmierzam? Do tego, że jeżeli chcę sprawdzić reaktywności nawozów i chciałbym wejść na 100%, tak z ciekawości, patrzcie. Jestem na 99%. Na tym nawozie 99% uzyskuję, jak mam 5600. I teraz, jeżeli ja wejdę, wybiorę sobie inny nawóz, jakiś węglan, i tego nawozu, uwaga,
będę chciał dać tak samo, żebym miał, uwaga, też 99%. Idę dalej, zobaczcie. Przypomnę, tam było 5600. A tu mam 5,5. Co to znaczy? Że te dwa nawozy są bardzo porównywalne. Dlatego, że dawkowanie do osiągnięcia 100% było takie samo. Ale kreda działa szybciej, więc to już wy decydujecie. Bo dawkowanie, zobaczcie, jest takie same. Ten nawóz prawdopodobnie jest, tak strzelę, jest tańszy niż tamten. Więc w ten sposób tą śmiesznie prostą aplikację wykorzystujecie do tego, żeby oszczędzić wasze pieniądze ciężko zarobione. I tak proszę, żebyście działali. Jak będziecie mieć pytania do apki, to proszę jeszcze raz przypominam. Numer 735-055-488, żebyście wyciągnęli z tej aplikacji maksymalne oszczędności dla was. Moi drodzy, widzimy się w niedzielę na hektarwiedzy.pl oraz w aplikacji mobilnej Hektar Wiedzy. Dla nowych rolników mam podpowiedź, pamiętajcie, już dzisiaj możecie pobrać sobie aplikację Hektar Wiedzy ze sklepu z aplikacjami i możecie tam założyć swoje konto. Pamiętajcie też, że aktywacja konta może nastąpić w dwojaki sposób. Przez zakładkę sklep w portalu, na portalu na hektarwiedzy.pl oraz poprzez sklep z aplikacjami. Zależy mi na jednym, żeby każdy z was zobaczył tą wiedzę i przyswoił teraz, kiedy jeszcze nie mamy, jak to się mówi, noża na gardle, kiedy marzymy o takich żniwach, bo widziałem już śmiechu przez łzy u wielu rolników, którzy powiedzieli, że nic już nie będą robić na polu, a gdy przychodziły mokre żniwa i ziarno bielały, białko leciało, opadanie poleciało, wiele innych rzeczy poleciało, to wielu rolników wtedy cofnęłoby czas. My dzisiaj nie wiemy, jakie będą żniwa, ale ja mogę wam powiedzieć jedno. Wskazówki, które wam pokażę, co robić, czego nie robić, dlaczego pewne rzeczy nie są kłamstwem, a pewne rzeczy są kitem, dlaczego tak bardzo często przez naszą niewiedzę tracimy pieniądze, bo kupimy jakiś produkt, nawet na zabezpieczenie zboża, on nie będzie działał, jeżeli zrobimy to źle. Mało tego, śmiem twierdzić, że bardzo wielu rolników wzajemnie sobie szkodzi, mówiąc, że to nic nie daje, bo to jest znowu kłamstwo. Po to zebrałem wiedzę, po to chcę wam mówić o tych gatunkach, żebyście byli w stanie zareagować, kiedy nagle pogoda z dnia na dzień się zmieni, ze słońca pojawią się chmury z deszczem i mgłami przez tydzień, czy dwa, czy trzy. Po to chcę wam to powiedzieć, żeby, uwaga, być mądrym przed szkodą, a nie po szkodzie. Więc każdego z was rolników zapraszam, przypominam, widzimy się już w niedzielę. Przypominam, że 300 wykładów jest w tym momencie dla każdego z was dostępnych. Mówię to zwłaszcza o nowych gospodarstwach, nowych rolnikach. Przypominam, że Hektar Wiedzy to nie jest reklama, to nie jest lokowanie produktów, to nie jest kanał na YouTubie, to jest miejsce z wiedzą, największe obecnie w Polsce miejsce z wiedzą, skupiające już prawie 600 tysięcy hektarów, bo prawie tyle ogląda to, co dla was robię. Pamiętajcie proszę o tym. Jeżeli będziecie mieć pytania, jak wystartować, bo czegoś nie będziecie po prostu wiedzieli, co jak z portalem, to po prostu napiszcie do mnie SMS-a, podpowiem. 696-088-778. Widzimy się w niedzielę. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia.